jest tak, są prowadzone na biegu kilka postępowań dotyczących łączy, powiedzmy tak, od legalności ich pobytu, gdzie to nie my jako tako przeprowadzamy, natomiast jest to sprawdzane. Jest w chwili obecnej postępowanie dotyczące legalności postawionych tam obiektów, które wstępnie, ale to mówię wstępnie, bo to nie jest postępowanie zakończone, prawdopodobnie jest to samowola budowlana, więc o ile tak orzeknie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to myślę, że problem sam się rozwiąże, ponieważ będzie nakaz rozbiórki. Wie pani, z tego co się orientuję, to koszty legalizacji tylu obiektów są tak wysokie, że łatwiej i szybciej będzie to rozebrać i tym bardziej, że sam właściciel też przychodzi i ma problemy. Nie? Też składa skargi na nie, więc to nie jest do końca tak ten problem rozwiązany. A można by było z nim przeprowadzić rozmowę prewencyjną, żeby tak szybko nie jeździli, szczególnie jednym takim samochodem? Można jak najbardziej. Proszę sugestie, bo myślę, że porozmawiamy. Czy jest możliwość, żeby na przykład kilka dni rano, bo najczęściej w godzinach 8-9 tak. Oni ruszają w miasto, tak? Wczoraj na przykład byłem świadkiem, jak dosłownie małolaty narodowości romskiej poruszali się bordowym Oplem Corsą. Przez CB Radio próbowałem, bo tu akurat był nieoznakowany pasat policyjny, próbowałem przez CB Radio poinformować, żeby się za nich wzięli, bo oni po prostu sobie tutaj rajdy urządzają do Biedronki, nie? I to dosłownie dzieciaki po 12-13 lat. To jest droga do szkoły. A to jest droga dzieciaki tutaj do szkoły. To znaczy, prawda? Proszę Państwa, myślę, że ten problem jest rozwiązany. Proszę zgłosić się do dzielnicowego, czy bezpośrednio pana Damsa, co prawda nie ma, zapewne jest Państwu znany. No, planowane te zebrania były w taki sposób bardzo szybko, przedwczoraj każdy ma jednak inne służby, inne też obowiązki. Jest dzielnicowy drugiego rejonu sąsiedniego, więc nie ma problemu, na pewno przekażę. A myślę, że zorganizować takie działanie nie będzie problem. Jeżeli nie mówię, że to będzie jutro, to będzie działanie też trzeba planować.